Pan ciasto. Czemu pan ciasto? Pan cake. Ale pan to ciasto. Wtedy patelnia ciasto. Patelnia ciasto, bo pan to patelnia, okej. Okay. Patelnia ciasto, to typowe... Jaki to ma sens? Przecież pancake są już na patelni. Ciasto na patelni. No i pancake masz. I pancake. Ja, ale to jest przekminione. No, widzisz? W każdym razie, typowo amerykański przysmak śniadaniowy. I dzisiaj wam pokażemy nasz przepis na przepyszne pancake'i. Ona zna ten przepis, ja zawsze tylko jem. Ogólnie to jest przepis Thermomixa, z zagranicznego Thermomixa, ale ja ten przepis trochę sobie zmieniłam na inne proporcje, bo tamte wychodzą takie bardzo rzadkie, ja wolę jak są takie gęstsze. I... pokażemy wam nasze proporcje i nasz przepis. Zawsze są pyszne, bo ja jem. A ja smażę. I też jem, i też mi smakują. Na zdrowie. Ha! To była prawda, tak. Najprawdziwsza prawda. Musisz myć ręce, bo kichnąłeś w ręce. W tym czasie jak ja myję ręce, to wy zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, tak jest. To się właśnie mówi, to się właśnie robi. My mówimy, wy nie robicie, bo 65% z was dalej tego nie robi. Serio, ten kanał subskrybuje tylko 35% widzów, bo to sprawdziłem. Także bardzo mało, bardzo niewielu z was, subskrybujcie. Tak, i możecie pisać w komentarzu, jakie nasze przepisy chcielibyście zobaczyć. Tak, jeżeli nas znacie, oglądacie i uwielbiacie, albo niekoniecznie uwielbiacie, ale nas znacie i oglądacie, to wiecie, że sporo gotowaliśmy na naszych filmach, naszych vlogach. I jeżeli chcecie coś wiedzieć, to my wam to pokażemy tutaj, jeżeli będziecie o to prosić. Dobra, zaczynamy. Mąka pszenna. Nie, masło najpierw. Masło, w dupę trzasło. Masło trzeba roztopić w takim garnuszku. Już ci mówię ile. 60 gram masła. 60 gram masła. Teraz wam wyświetla się tutaj przepis i oczywiście przepis też jest w opisie. Dodajesz do opisów przepisy? Oczywiście, że tak. Ty to jesteś kobita, dobra. 60 gram? 60 gram. To będzie jakieś 48. 34. No blisko. Bardzo blisko. 48 teraz. Bo to chodziło mi, jak dodamy to drugie. Mm-hmm. 57. 60. To teraz wstawiamy i roztapiamy. No i czekamy. W ogóle fajnie by było kupić miseczki małe, takie ładne, i mieć proporcje wsypane. Fajnie by było. To wtedy było tak profesjonalnie tutaj. Ale widzę, że wtedy by nie czuli takiego swojskiego klimatu. Co my? Jesteśmy Makłowicz? No nie Makłowicz. Profesjonalny kanał. My nie jesteśmy profesjonalnym kanałem. My po prostu... jesteśmy swojskim kanałem kulinarnym, który nie potrafi gotować. Nie no, coś tam potrafimy, ale tak wiesz. Ej, powinniśmy zrobić takie spotkanie kulinarne z widzami jakieś. Spotkanie kulinarne? Taki meeting. Przygotować takie kuchnie polowe, albo chociaż ogniska i kiełbaski. Z widzami wspólnie chociaż usmażyć tę kiełbaskę na ognisku. Posiedzieć tak swojsko w takim fajnym klimacie. Mhm. Pomyślę nad tym, żeby coś takiego zorganizować. Serio, pomyślę nad tym. Możesz wyciągnąć miskę dużą. Zapytaj Zdzicha, gdzie jest Micha? Nie masz. Nasze masełko się już roztopiło, przelewamy je do miski. Ja w tym czasie przygotowałem mikser i zaraz będę miksował. Do tego masła, moi drodzy, dodajemy 300 ml mleka. Daj jakąś, o właśnie, kubeczek. Szklanka to jest. 300? 300 ml. No to szybciej, masz połowę dopiero. Dobra, dobra, powoli. No to nie mów szybciej, a potem powoli nagle. Jeszcze łyk, 309 jest. To trzeba wziąć łyka. 298. Za dużo wypiłeś. Jest 300 ml. Lejemy. Teraz wbijamy dwa jaja. Dodajemy 30 gram cukru. A mogę to tak zrobić, że tu położę po prostu cukierniczkę. Staruj. I zrobię tak, żeby było minus 30. I to będą dwie łyżki około. No tak będą. A jak ty zawsze robisz? Dwie łyżki. Po prostu dwie łyżki dajesz, tak. Okej. Bo wychodzi dwie łyżki, no bo ja już naprawdę ten przepis robię długo i zawsze cukier wchodzi dwie łyżki. No ma to sens, bo łyżka ma 15 gram, nie? No. Co teraz? 200 gram mąki. A, 200 gram mąki. 217. Serio, Paweł? No co, odsypuję. Tylko zobacz, ile odsypujesz jeszcze tu. No to zrobię tak, żeby było 205. 5 gram tutaj jest straty. O, idealnie. Teraz dodajemy pół łyżki proszku do pieczenia. Zawsze mnie ciekawiło, no. Co to jest proszek do pieczenia? Jakby, co to jest? No proszek do pieczenia. No okej, okay. Ja wiem, że to jest proszek do pieczenia, ale po pierwsze... zastanów się nad tym, co on powoduje. Powoduje to, że to rośnie. No. Czyli co on musi mieć w sobie? Substancje spulchniające. Difosforany. Mąka pszenna, skrobie. Myślę, że coś, wiesz, że jest to jakiś wow takie, że tam jest coś niesamowitego. A tylko difosforany. Dalej nie wiem, co to, bo nie wiem, co to difosforany. Nigdy się nie dowiem. Nie, no ale mnie serio, jakby mnie ciekawe takie rzeczy, no bo każdy to nazywa proszkiem do pieczenia, ale nie zastanawiasz się nigdy, co to jest. Jakby, jak to się dzieje. Dodajemy teraz substancje spulchniające, difosforany, czegoś tam i mąkę pszenną i skrobę ziemniaczaną? Nieważne, nie. Nieważne, nie mówię, do czego dążę. Nie wiem sam, do czego dążę. Czy już mogę dodać? Tak, dodaj. Co dodajesz? Pół łyżeczki soli.
I to wszystko? Teraz mieszamy. Ciasto gotowe. Wiesz jak ono pachnie? Jak taka zupa mleczna w podstawówce w szkole na obiedzie. Ale to jest zapach. Ja! Nie czułem tego zapachu z 10-15 lat. Więcej. 15. No, z 15 lat. Ale my jesteśmy starzy. Ale fajny jest zapach! Dobra, weź to odłóż, bo ci kapie. Dobra, sorry. Teraz wyciągamy patelnię. Wydaje mi się, że dobrze powiem, ale jak nie, to mnie popraw. Dzięki temu, że dodaliśmy masło, to nie musimy używać totalnie żadnego oleju do smażenia, ani masła. Nie, no ja czasami trochę daję. A, tak okay. Minimalnie. Ale wiesz, że zawsze jest tak, że do cia... Masz tu mąkę. Podjadłem trochę. Mąki? Ale wiesz, że zazwyczaj jest tak, że właśnie dodaje się coś, dodaje się olej albo tłuszcz, żeby nie używać tego podczas smażenia. Tak, ja czasami dodaję, w zależności jak po prostu się przykleja, czy się przyklejają, czy się nie przyklejają do patelni. Okej, ale taką minimalną ilość. Tak, tak, okay. Tak, jak już tą malutką, dlatego właśnie zostawiam sobie tutaj obok masło w razie czego. I dobra widzowie, my zaczynamy już smażyć i to jest bardzo ważna kwestia. Te pancake'i pasują idealnie do tego, jak my je jemy. One nie pasują do Nutelli, do żadnych serków i tak dalej. One pasują idealnie do syropu klonowego i do boczku. Więc wyciągamy właśnie boczek, będziemy wszystko razem smażyć i tak te pancake'i trzeba jeść, bo one po prostu smakują perfekcyjnie do tego. Bo jak chcecie na przykład jeść pancake'i z Nutellą, to już te tak średnio pasują. One no wtedy musicie zrobić takie bardziej na sodzie, nawet bym powiedział pancake'i, bo tu nie ma sody na przykład oczyszczonej. A sodę bardzo często się dodaje do pancake'ów. I to są takie pancake'i bardziej pulchne, trochę inaczej smakujące, inaczej się je robi. Inaczej. Bo na przykład w Thermomixie jest przepis na pancake'i, polski przepis. I one właśnie są takie, że pasują idealnie do Nutelli. Te znalazłam na amerykańskiej książce Thermomixa i no smakują rzeczywiście takie jak w Stanach. Także robiąc to, do tego dodając to i syrop klonowy, będziecie mogli się poczuć jak w Ameryce. Tak, i do tego będziecie... jeszcze szklaneczka mleka. Tak, szklaneczka mleka i będziecie normalnie mogli sobie wyobrazić, że jedziecie właśnie na Manhattanie w restauracji i jecie sobie śniadanko. Ty smaż, a ja smażę boczek. Ogólnie to jest takie śniadanie, które my jemy raz na 2-3 miesiące. Nie no, raz w miesiącu bym tak powiedziała. Ty jesz raz w miesiącu, ja jem raz na 2-3 miesiące, bo ono nie jest takie, żeby codziennie jeść, bo to jest mimo wszystko mocna mieszanka smaków. No. Znaczy Amerykanie jedzą codziennie, ale ja bym go nie jadł codziennie. A jak byliśmy w Stanach, to jedliśmy prawie codziennie. No, tak co 3-4 dni, no, ale to też byliśmy w Stanach, to też inaczej, nie? To jakby, tam jakby się to czuło. Dobra, kładę boczuś. Nalewam pancake'i. No do smażenia tak naprawdę zbędnie, żebyśmy we dwójkę stali. No możesz poopowiadać coś o boczku. Coś o boczku podpowiadać? Tak. Poopowiadać? Moi kochani, pewnego wieczoru biegła sobie śpiewka. Dobra, koniec historii. Koniec historii. Może wyciągnąć talerz. Dobrze, to będzie lepsze zadanie, na pewno. Nie chcemy słyszeć tej historii. No ale tak w skrócie wylądowała tutaj, no. Pancake'i smażymy na średniej mocy i czekamy, aż one właśnie będą wyglądać tak, jak teraz wyglądają. Zobaczcie, powoli na bokach już się robią i są takie bąbelki na nich. I w momencie, gdy są bąbelki, można obracać. Tak mi zawsze wujek mówił, bo jak mam wujka typowego Amerykanina i on zawsze mówił, że jak już są bąbelki, to można obracać. Chociaż zawsze jest tak, że ta pierwsza porcja robi się wolniej, a potem już kolejne szybciej. Rzeczywiście tak wychodzą. A co do średniej mocy płyty, to my mamy akurat 9 na 14, mamy 14 stopni regulacji, nie? Ważne jest, żeby nie robić ich na największej mocy, bo wtedy one się spalą, a będą surowe dalej w środku. Generalnie widzowie, boczek parzony jest lepszy. My akurat mamy boczek surowy, bo taki ktoś kupił, ale ogólnie boczek parzony jest dużo lepszy, żeby do tego mieć i sobie podsmażyć. Znaczy ten też jest dobry. Oba są dobre, ale parzony lepszy. Jakieś takie blade one są. No daj im chwilę. Ty zrobiłeś taką solidną porcję tych pancake'ów. No tak, no bo jestem ja, jesteś ty, jest Sebastian i jest Julek u nas jeszcze. Wszyscy się najemy. Ja zawsze robię połowę porcji dla nas i wtedy jest tak okej. Okay. Wychodzi tak około 9-10 pancake'ów. A z całej wychodzi około 18-20. No. Zapomniałem powiedzieć, podczas smażenia boczku oczywiście nie dorzucajcie oleju, bo ten boczek jest tak tłusty, że zobaczcie, on to wszystko sam wypuścił. Jakby ja tu nic nie dolewałem. Dobra, pierwsza porcja pancake'ów jest już gotowa i nalewamy kolejną porcję. Czasami jak na przykład jest więcej osób u nas na śniadaniu, to robię na dwie patelnie po prostu pancake'i. Wtedy jest dużo, dużo szybciej. I ja takiego boczku nigdy nie jadam. Jak on smakuje? W sensie, jakie takiego? No, surowego. Zawsze jadam parzony. Ono się tak ciągnie, to ja nic. Smakuj. Tamten jest lepszy. Parzony jest ogólnie lepszy, ale też jest dobry. I teraz zobaczcie, robię drugą porcję i rzeczywiście jak są bąbelki i odwracam pancake'a, to on już jest gotowy. Takie na wylot jak się zaczynają robić, no, te wszystkie też możesz obrócić. No to jest taka złota zasada, którą wujek mi kiedyś mówił i faktycznie tak to działa. No i klasunia, pancake'i jak ta lala. Teraz są idealne. Aha.
Nie wyjadaj! Nie będzie teraz do śniadania. Już jednego całego plastra nie ma. A było tylko 5. Specjalnie zjadłeś, żeby potem każdy miał po jednym. Aha, chciałem porównać. Dobra, pankejki są gotowe. To są jakby 3 porcje, dlatego jest ich tak dużo. Tak, robiliśmy zdjęcie do miniaturki, dlatego jest ich tyle. Tak, więc w Stanach zawsze dają masełko na wierzch. My nigdy tego nie robiliśmy, pierwszy raz to zrobiliśmy. No, ale tak zawsze robią. No, a ja sobie wezmę osobny talerz, co? Dobra, żeby przełożyć. Tak, bo ja jestem fanem syropu klonowego. Ja jem go ewidentnie za dużo. Patrzcie, ile Paweł nakłada tego syropu. Syrop klonowy, sztos. I robimy test smaku. Pyłotka. Pyszne jak zwykle. Nie ma tu co mówić, to jest bardzo dobre śniadanie. Jak ktoś nigdy nie jadł, to polecam chociaż raz spróbować. Myślę, że jest znikoma szansa, że on mnie zasmakuje. Ale jak on mnie zasmakuje, to nigdy więcej nie zjecie, a nie będziecie sobie pluć twarzy, że nie spróbowaliście. Tym bardziej, że przepis jest prosty, szybki, łatwy, nie jest jakiś drogi. Uważam, że jest to bardzo dobre śniadanie. I bardzo proste w zrobieniu. Bo ja widziałam mnóstwo przepisów, gdzie trzeba było na przykład ubijać coś i tak dalej, a tu po prostu mieszasz wszystkie składniki. Co prawda nie są one jakieś super puszyste, ale są bardzo dobre w smaku. Do Nutelli by nie pasowały. Do syropu klonowego są perfekcyjne. Tak, a syrop klonowy teraz już można wszędzie dostać. Tak, jeszcze kilka lat temu był niedostępny, nie? Ciężko, bo trzeba było makro kombinować, ewentualnie jakieś oszą. Nie, my jeździliśmy do kuchni świata, żeby kupić syrop klonowy. Czy nawet tak, no. Dobra, my zajadamy śniadanie. Wy schodźcie na dół subskrybować kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.